Joanna Stańczak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Echo 24. Zabawki mają swoją historię. I lalki, i misie. I wcale ona nie jest rodem z horrorów. Ale w czasach, gdy popkultura przedstawia sporo zabawek takich jak laleczka Chucky czy Annabelle, jako te złe i nawiedzone, łatwo zapomnieć, że zabawki są pełne ciepła i są tak naprawdę urocze. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest Maria Ozierańska, właścicielka Muzeum Zabawek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, że przedstawimy naszych gości, z którymi pani przyjechała, bo mamy tutaj pełną obstawę zabawek, dokładnie, które występują w dzisiejszych filmach, u których, u niektórych budzą naprawdę gęsią skórkę. Oglądałam wszystkie. Oj, to sporo czasu pani poświęciła. Tak, ja bardzo lubię, więc może zacznijmy od Annabelle, bo chyba jest najbardziej, albo może laleczka Chucky, bo laleczka Chucky jest chyba starsza niż Annabelle. Czy to jest ta oryginalna, no, która zagrała w filmie? Każda jest oryginalna, taka, tak przynajmniej uważam. No wiadomo, że to nie jest ta filmowa, która występowała w filmie, ale jest wiernym odzwierciedleniem tej właśnie filmowej. Z tym, że to są laleczki, które nie są na co dzień dostępne u nas w muzeum dla zwiedzających. One mają swoją moc. Swoją moc, okej. Swoją moc, złą moc, taką właściwie, jaką uważamy. Jeżeli chodzi o wiek, no to tak na dobrą sprawę laleczka Chucky jest młodsza od Annabelle. Bo Annabelle, historia nie filmowej, ale tej Annabelle, która dała początek filmowej Annabelle, zaczyna się już w 1915 roku. No właśnie tej szmacianej Ani. I teraz proszę zobaczyć, ona jest piękna, piękna, tradycyjna, amerykańska lalka, do której z czasem dołączył jej kompan Andy, a tu mamy filmową lalkę, która się różni jednak od tego swojego pierwowzoru. I czy one są straszne? Czy one mogą naprawdę budzić strach u ludzi? To nasza wyobraźnia pracuje nad tym, żeby one były straszne. No ale cóż, no Chucky, przyznam, że nieszczególnie wygląda. Ona tutaj jeszcze ma schowany z tej strony, z lewej strony nóż. I ta lalka jak najbardziej budzi niesmak, grozę. No i tak, no ona samym wyglądem tak naprawdę odpycha. Oryginalna Annabelle, która tak naprawdę była nawiedzona, to wyglądała tak, to jest tak, odpowiednik tej prawdziwej. Tylko większa z tego, tylko co troszkę wiem. Większa. Faktycznie ta wystąpiła w filmie jako ta bardziej straszna. No bo ani jednej, ani drugiej się nie można bać. Ta jednak ma coś w sobie, no, w tych oczach. Ma te oczy. Zwłaszcza jeżeli ktoś już oglądał film i wiesz, czym to się je, to faktycznie jednak te oczy coś nam mówią. Hipnotyzują. A propos oczu, jeżeli już mówimy o oczach, bo przyjechała pani jeszcze z jedną lalką, której nie znam z żadnych filmów tak naprawdę. Czy ona jest uważana przez zwiedzających muzeum jako ta nawiedzona? Właśnie specjalnie wzięłam tę lalkę i to praktycznie w ostatniej chwili mi olśniło, bo myślałam właśnie, jak ludzie reagują na stare lalki, zwłaszcza te lalki, które tak jak ten tutaj załączony egzemplarz, mają mechanizm oczny, tak zwane oko pływające. Są to oczy szklane, oczywiście śpiące, ale patrzą w lewo, w prawo i właśnie to bardzo często słyszę w muzeum, jak ludzie mówią, ojej, to laleczka Chucky, ojej, to laleczka Annabelle. To w zależności, kto jest, kto co oglądał, to wtedy tak, jak to zawsze u mnie brzmi, to tak, jakby ktoś wyzywał te lalki, a ty jedna Annabelle, albo ty jedna Chucky, prawda? No ale one wiadomo, że nic złego nie robią, nic w sobie złego nie mają. A te, które wykorzystano na cele filmowe, no to po prostu no, taki jest ich cel. Mamy się bać, lubimy się bać. Zresztą między nami mówiąc, te dwie lalki, które przyjechały właśnie do nas z Ameryki, Chucky, to grubo ponad 10 lat temu musieliśmy bardzo długo czekać, żeby do nas dojechała, bo to są lalki robione ręcznie, no to one praktycznie są dostępne, można w tym momencie nabyć, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chciałby taką lalkę, bo czasy się zmieniają, ale wszędzie jest opis,
od 15 roku życia, bo jednak my ludzie lubimy się bać, może lubimy, może tak myślimy, ale nasza psychika i wyobraźnia pracuje. I jeżeli ktoś na przykład słyszał, oglądał jeden lub drugi film, to na przykład jest noc, śpię, nie mogę zasnąć, no i coś mi się tu przypomniało. Pracuje. Tak, laleczka czaki mi się przypomniała, no to wyobraźnia pracuje, no ja już widzę, jak ta lalka chłopiec, która pierwotnie miała być kumplem dla chłopców i miała uczyć troski o przyjaciół i tak dalej, zamienia się w takiego perfidnego mordercę z takim szelmowskim uśmiechem, no i on biega, gania i wszystkich tam zabija, kto mu pod ręką się nawinie. Anabel, cóż, słodka panienka, słodka Anna, piękna Anna, bo Anabel, piękna, ładna Anna, no cóż. No, gdy się na nią patrzy, na tą filmową, no to tak trochę ciarki chodzą, tak człowiekowi, no ten wzrok hipnotyzuje, mimo że jej pierwowzór dla mnie był o wiele ciekawszy, czyli Anna Szmacianka. Bardziej tak. Przerażający? Tak, dla mnie tak, dla mnie tak. A czy właśnie po tych filmach, takich jak Laleczka Czaki czy Anabel, widzi pani, że spostrzeżenia innych a propos zabawek są właśnie bardziej pod tym kątem demonicznym, że doszukują się? Tak, doszukują się i to czasem widać, że na siłę się doszukują, bo mimo że się opowiada historię lalek, no bo lalka to jest jedna z najstarszych zabawek, przedmiotu znanych człowiekowi, no najstarsze, no to przecież mogą mieć nawet 40 tysięcy lat, to w zależności od datowania, ale one były z człowiekiem praktycznie zawsze. I teraz, żeby obronić trochę te laleczki, muszę powiedzieć, że w historii lalek to zawsze jak gdyby były dwa takie nurty zabawkarskie. Jedna lalka, no to dla dziewczynek, żeby uczyć bycia mamą, uczyć mody, zwyczajów, wierzeń i tak dalej, ale druga lalka, ta bardziej mroczna, w której niektóre kultury upatrywały dusze zmarłych przodków, jakieś dobre, złe duchy przeważnie, no bo ludzie z tymi złymi duchami, no to, no, to jest w naszej naturze, nie da się ukryć. Także to jest kontynuacja chyba tych najstarszych wizerunków lalek, jeśli chodzi o te przerażające i to właśnie, że one mają być straszne, mają wszystkich czarować, wszyscy się bać, uciekać i tak dalej. No. Tak, bo przyznam szczerze, że będąc i zwiedzając muzeum, znalazłam więcej takich przerażających raczej lalek, które są bardzo, bardzo stare właśnie, tak, niż te pierwotne z filmu. Nie blade wyglądają, prawda? Oprócz czaki przy tamtych. Tak, więc myślę, że warto jednak zobaczyć całą ekspozycję i sobie porównać. No czaki jest ewidentnie po prostu już zrobioną taką lalką, bo ona w oryginale tak naprawdę jak przyszła do tego chłopca w filmie, tak nie wyglądała. Oczywiście. Wcale nie miał się bać, miał być kumplem. Przyjacielem, kumplem i tak dalej. Ale jeszcze jest taka ciekawostka, bo ta laleczka, ten kumpel, mój kumpel, która zrobiła w 1985 roku firma Habsbo, to właśnie on miał uczyć troski o przyjaciół i to praktycznie z tego, co się orientuje, jedyna figurka lalka dla chłopców z nazwą lalka. Bo taką ciekawostką jest. Samochody były. Tak, bo taką ciekawostką jest, że te lalki u chłopców istnieją. Z tym, że się nie nazywa lalką, no bo lalka to niby jest dla dziewczynki. Ale są figurki żołnierzyków. Czy to nie są lalki? Są w pewien sposób, bo zwłaszcza, że zdarzają się takie, które mają ruchome ręce, nogi i mają również piękne, zamykane, szklane oczy. Czy współczesne, na przykład G.I. Joe, czy w ogóle inne z tego filmowego nurtu. Tak samo, to są lalki, no ale zwie się je figurkami, żeby nie padła nazwa lalka. Bo tak nieraz się śmieję, jak oprowadzam ludzi, czy właśnie w Muzeum Zabawek w Kudowie, bo tam urzęduje Czaki, czy w naszej filii w Krynicy Zdroju, gdzie urzęduje Anabel, w tym momencie one się tak wymieniają, prawda? Tak, jeżdżą, żeby nudy nie było. No to ludzie przeważnie, jak na słowo lalka, no to przeważnie jest tak. Najpierw jest Barbie, od razu skojarzenie współczesnych. Najpierw jest Barbie, zaraz potem jest Anabel, a dla ludzi mojego pokolenia lub ciut młodszych
Chucky w zamiennictwie z Annabel. To zależy, kto co oglądał w dzieciństwie i czego chciał się bać i lubił się bać. O. A czy u Pani w muzeum są lalki, które mają taką historię, że mogłyby być właśnie inspiracją do jakiegoś filmu? Myślę, że tak, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że każda zabawka ma swoją historię powiązaną z historią właściciela tej lalki i mało tego, nie tylko właściciela, ale tego, który ją wyprodukował. Nie zapominajmy, że kiedyś lalki były wyrabiane w dużej mierze ręcznie, tak jak pierwowzór Annabel, czyli ta Anna Szmacianka, prawda? I te lalki szczególnie są cenne dla ludzi, którzy je przynoszą, bo często dary trafiają do nas, bardzo często są to lalki. I widzę po reakcji ludzi, którzy je darują, że na przykład ronią łzę, nie chcą o niej opowiadać, tylko tak zdawkowo, a to jest lalka, która należała do mojej zmarłej córki. Czyli to się dzieje, taka historia jak w przypadku naszej Ani Szmacianki, bo tutaj też jej właścicielka zmarła, prawda? To są smutne historie. Nieraz te lalki są świadkami jakichś przykrych w ogóle przejść, nie tylko zgonów, ale ciężkich chorób, ciężkich wydarzeń takich dla człowieka, które wyrywają ich z codzienności, wojny. Bardzo często się zdarza stosunkowo wśród ludzi starszych, którzy mieli rodziców przeżywających II wojnę światową w tym wypadku, że opowiadają o zabawkach, które należały na przykład do ich mamy, a mama była w czasie wojny gdzieś tam, miała jakieś przykre przejścia i towarzyszyła jej na przykład malutka laleczka, czasem uszyta przez kogoś bliskiego. I to są ciekawe historie. Teraz mi przyszła do głowy laleczka, która pochodzi z Kudowy. Przyniosła ją pani, która urodziła się we Francji i w latach 30. Pani, która tą lalkę bardzo o niej marzyła, dbała o nią i ta lalka była świadkiem na przykład wkroczenia Niemców podczas II wojny światowej do Francji. Ona jako małe dziecko przeżywała okrutnie los tej lalki, że musiała tę lalkę w piwnicy w domu zostawić, tak rodzice jej nakazali, żeby ta lalka im nie towarzyszyła podczas ucieczki przed frontem. Także tych historii jest full, ale myślę, że tamte są prawdziwie straszne, bo te, które są tu, no to jeżeli na nie patrzymy w dorosłym wieku, to tylko sprawiają radość. No patrz, jaka ładna, patrz, jaka straszna, bo już się czasem biorą ludzie jeden drugiego za ramiona i tak przykładają do gabloty, gdzie akuratnie stoi jedna z tych strasznych lalek. Bój się, bój się. No różne są reakcje, naprawdę. Ale tak mnie one nie przerażają. Z zastrzeżeniem, Chucky mi się nie podoba. Ale wierzy pani w nawiedzone lalki? To znaczy nie, nie. Kiedyś zawsze mnie rozśmieszają słowa ludzi, którzy mówią, no a co tu pani robi, jak jest północ? Czy zdarza się pani być tutaj w muzeum? Ja mówię, tak, niejednokrotnie, jak coś robiłam. I od Nic razu nie stukało? Nie, od razu uprzedzam pytanie. Tak, żadna lalka się nie poruszyła, najwyżej się do mnie uśmiechnęły. No to wtedy niektórzy to poważnie traktują. Bo to jest też tak, jaką wartość my im nadajemy, taką mają. Tak, dokładnie. Aczkolwiek no, ta prawdziwa Annabel nie jest do zwiedzania, oglądania i zabawy, ponieważ prawdziwa Annabel znajduje się schowana głęboko za specjalnym, z tego co wiem, szkłem, tak, które te demony nie mogą przeniknąć. No to plus dla tego materiału, który trzyma tą Annabel. Tego demona, tak, faktycznie. Tak. Chociaż kiedyś słyszałam i czytałam taki artykuł, że Annabel zniknęła. Tak. Więc pewnie w 2014, jak zlikwidowano to Muzeum Okultyzmu.
Możliwe. Się przeniosła gdzieś. Może się gdzieś przeniosła, a może gdzieś czeka na swoją... Nie wiemy. Może następną część filmu. Może i na pewno będzie. Na pewno bo to będzie. Jest w subkulturze, tak już się przyjęły te horrory związane z zabawkami, że mało tego, ja często słyszę o pajacach różnego rodzaju, klaunach, że one przerażają. No występują często w filmach, to jest prawda. Ale one nie doczekały się takiej sławy, jak te dwie nasze gwiazdy. No te bezapelacyjnie biją na głowę wszystkie laleczki. To są gwiazdy już Hollywood, tak naprawdę. Zgadza się. Dziękuję bardzo za rozmowę. To już, dziękuję. Przypomnę, że to była rozmowa z Echo 24, a naszym gościem była Maria Ozierańska, właścicielka Muzeum Zabawek. Dziękuję. Ja tak jeszcze tylko, jeśli mogę, to tutaj dopowiem, że dowiedziałam się, że u Państwa we Wrocławiu jest 10. Festiwal Grozy. No to dzisiaj akuratnie bodajże się rozpoczynamy, to te laleczki akuratnie na ten Festiwal Grozy wpisują się genialnie. Zgadza się. Dziękuję. Dziękuję bardzo.